Powiedzmy, że mamy daną funkcję f od x równa się 1 przez x. No i powiedzmy, że interesuje nas, jaka jest granica tej funkcji wtedy, kiedy x dąży do zera z prawej strony z naszej funkcji f od x. Z prawej strony, czyli od strony dodatnich argumentów większych od 0. To, żeby to obliczyć, to sobie zrobimy taką tabelkę. Tutaj będziemy mieli argumenty. Czyli x, a tutaj wartości funkcji f od x. Mamy dążyć do zera od strony liczb dodatnich, no to wstawmy, nie wiem, najpierw 1 dziesiątą. Dla 1 dziesiątej odwrotność 1 dziesiątej to będzie 10, czyli wartość funkcji będzie 10. Dla jednej setnej na przykład będziemy mieli 100. Jak wstawimy 1 tysięczną, no to dostaniemy 1000. Jak wstawimy 1 dziesięciotysięczną, no to dostaniemy 10 tysięcy. Myślę, że zaczynacie już widzieć, co będzie dalej. Jak będziemy wstawiali liczby coraz mniejsze, coraz bliższe zera, no to będziemy dostawać coraz większe wartości. No i teraz można zadać pytanie: czy istnieje jakieś ograniczenie górne na te wartości? Czy jest jakaś wartość, której nie uda się tej funkcji przekroczyć? Wygląda na to, że nie ma takiego ograniczenia. No bo na przykład ktoś nam powie, nie przekroczy funkcja miliona nigdy. Ja powiem, przekroczy, wystarczy, że wezmę wystarczająco mały argument. Na przykład wezmę argument jedną dziesięciomilionową. Jedna dziesięciomilionowa. No i wartość tej funkcji będzie wtedy 10 milionów. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem tutaj w liczbie tych zer. Jak ktoś nam powie, że nie przekroczy miliarda, ja wezmę jeszcze mniejszy argument i przekroczę miliard, przekroczę 100 miliardów, przekroczę dowolną, dużą, dowolnie dużą liczbę. Czyli widać, że nie ma żadnego górnego ograniczenia na wartość tej funkcji wtedy, kiedy jej argumenty dążą do zera. W takiej sytuacji przyjęło się mówić, że granicą tej funkcji przy x dążącym do zera z prawej strony jest nieskończoność. Nieskończoność to nie jest żadna liczba. To jest taki symbol, i ten napis oznacza właśnie to, co powiedziałem: że jak x dąży do zera z prawej strony, to wartości funkcji rosną w sposób nieograniczony. I to się nazywa granicą niewłaściwą. Jest to pewne rozszerzenie takiej definicji granicy, którą poznaliśmy wcześniej, gdzie granica była jakąś skończoną liczbą na taki symbol nieskończoności, dlatego to się nazywa granicą niewłaściwą, że rozszerzamy definicję granicy o granicę równe nieskończoność. No dobrze, moglibyśmy równie dobrze zapytać, jaka jest granica tej funkcji wtedy, kiedy x dąży do zera z lewej strony, czyli od strony. Argumentów mniejszych niż 0. No to wtedy wstawiamy minus 1 dziesiątą na przykład. No i odwrotność minus 1 dziesiątej to jest minus 10. Czyli trzeba tutaj wstawiać argumenty ujemne i będziemy nasywali ujemne wartości. Wystarczy, że w tej tabelce zmienię wszystkie znaki na przeciwne i mogę wykorzystać tę samą tabelkę do przekonania Was, że granicą tej funkcji przy x dążącym do zera z lewej strony będzie minus nieskończoność. Tak jak poprzednio te wartości rosły w sposób nieograniczony w stronę dodatnich liczb, tak tutaj one maleją w sposób nieograniczony. To znaczy, dążą w stronę bardzo dużych co do wartości bezwzględnej liczb ujemnych, czyli tam daleko na lewo na osi liczbowej, czyli do minus nieskończoności. Czyli tutaj nie mamy żadnego dolnego ograniczenia. Każde ewentualne ograniczenie dolne. Może być przez wartości tej funkcji przekroczone, jeżeli tylko podejdziemy z argumentem do zera wystarczająco blisko od strony liczb ujemnych. Dobrze. Wiemy, że możemy, obliczając granicę, rozszerzyć definicję na symbol nieskończoności, dostać granicę niewłaściwą na nieskończoność. Ale możemy też zadawać pytania, co będzie, jak argumenty funkcji będą dążyły do nieskończoności. Jaka wtedy będzie granica? No i teraz nad tym się zastanówmy. Co będzie, jak będziemy z argumentami funkcji dążyli do nieskończoności. Do jakiej wartości będą dążyły wartości funkcji? No i taką granicę oznaczamy w ten sposób. Do tej pory rozważaliśmy granicę tylko przy x-ach dążących do jakiejś konkretnej liczby, no ale teraz nauczymy się również obliczania granic w nieskończoności. Na no kolejnych filmach będą kolejne przykłady. Tutaj jest takie wprowadzenie dopiero. No to weźmy sobie znowu tabelkę, zróbmy. No i tym razem mamy x -y Brać coraz większe, czyli zacznijmy od 10, potem możemy wziąć na przykład, nie wiem, 100. Dla 10 będzie 1 dziesiąta. No weźmy od razu 1000, żeby się nie rozdrabniać. Dla 1000 będzie 1 tysięczna. No jak wstawimy, nie wiem, milion, to wartość funkcji będzie jedna milionowa. 6,0 chyba się zgadza. No więc co będzie tą granicą? No widzimy, że jak Argumenty funkcji rosną w sposób nieograniczony, to wartości funkcji maleją, ale maleją w taki sposób, że jest pewne ograniczenie dolne. Pozostają cały czas dodatnie, cały czas pozostają większe od zera, czyli na pewno nigdy nie dojdziemy do zera w ten sposób, nigdy nie otrzymamy wartości równej 0, lub tym bardziej nie dostaniemy wartości ujemnej, ale z drugiej strony nie ma żadnego większego od zera ograniczenia na te wartości. To znaczy, gdybyśmy próbowali powiedzieć, że te wartości nie przekroczą jakiejś większej od zera liczby, konkretnej, na przykład, nie wiem, jedna tysięczna, no przekroczą, bo zejdziemy poniżej jednej tysięcznej, bo mamy jedną milionową. Gdyby ktoś powiedział, że nie zejdziemy poniżej jednej miliardowej na przykład, no to ja bym powiedział, że wystarczy że weźmiemy argument równy 10 miliardów i dostaniemy wartość jedną dziesięcio-miliardową. Czyli widzimy, że każde inne ograniczenie dolne zostanie przekroczone, czyli jedynym takim ograniczeniem dolnym jest zero, i widzimy, że wartości tej funkcji dążą do zera, więc ta granica jest po prostu równa 0. No i możemy też spróbować obliczyć granicę wtedy, kiedy x dąży do minus nieskończoności, czyli w stronę bardzo dużych co do wartości bez liczb ujemnych z f od x. No to wystarczy tutaj po prostu dopisze wszędzie minusy, tak jak poprzednio, i skorzystamy z tej samej tabelki. I dokładnie na podstawie tej samej argumentacji widzimy, że wartości. Funkcji w minusie skończoności dążą do zera, tylko że tym razem od strony liczb ujemnych te wartości rosną, a górnym ograniczeniem jest 0, i dowolnie blisko tego zera te wartości podchodzą, tym razem od strony liczb ujemnych. No dobrze, możemy teraz spróbować narysować wykres tej funkcji, żeby jeszcze lepiej sobie wyobrazić, co to znaczy, że te granice są równe tyle, jak tutaj napisałem. No więc wykres tej funkcji będzie wyglądał jakoś tak, że dla bardzo dużych x Funkcja dąży do zera. Tu jest x, tu jest f od x. Dla bardzo dużych xów wartości funkcji dążą do zera, czyli tutaj dążymy do zera. Potem jak zbliżamy się z argumentami do zera, to wartości funkcji rosną w sposób nieograniczony, uciekają tutaj do nieskończoności. Może te osie powinienem tutaj przedłużyć. No, a dla ujemnych argumentów wartości funkcji są ujemne. I dla bardzo dużych co do wartości względnej dalekich od początku układu wartości x, dążą do zera, czyli tutaj dążą do zera. Potem w miarę jak się zbliżamy do zera z lewej strony, to opisuje nam ta granica, wartości dążą do bardzo ujemnych liczb, bardzo odległych od początku układu służennych znowu, czyli bardzo dużych co do wartości bezwzględnych ujemnych liczb. No i tutaj widzimy, że ta funkcja ma asymptoty. Ma asymptotę poziomą. To oznacza, że to jest taka prosta do której dążą wartości tej funkcji. To jest ta sama asymptota, i jej równanie jest takie, że y równa się 0, to jest równanie tej prostej. Mamy też drugą asymptotę pionową. Ona znajduje się tutaj, pokrywa się z osią Y. Czyli jej równanie jest takie, że to x równa się 0, takie jest równanie tej drugiej asymptoty. I zarówno z lewej, jak i z prawej wykres funkcji dąży do tej asymptoty, z lewej strony dąży do minus nieskończoności, z prawej do plus nieskończoności. Tutaj jeszcze można nad jedną rzeczą się zastanawiać. Liczyliśmy granicę funkcji w zerze, z lewej i z prawej strony, więc można zadać pytanie, czy istnieje taka granica przy x dążącym do zera, po prostu z naszej funkcji f od x, taka obustronna, bez rozstrzygania czy dążymy z prawej czy z lewej strony. No ale widzimy, że z prawej strony ta granica jest równa plus nieskończoność, z lewej strony ta granica jest równa minus nieskończoność, czyli taka obustronna granica w tym wypadku po prostu nie istnieje.